Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Kontynuujemy temat bazylii, ponieważ bazylia jest bardzo zdrową rośliną i uważam, że jest warta dużej uwagi ze względu na jej właściwości lecznicze. Już nie będę wnikać w walory smakowe, bo chyba każdy jadł bazylię i wie, jak bazylia smakuje. Oczywiście świeża jest najlepsza. Ale poza sezonem letnim można mieć właśnie bazylię ususzoną. I we wcześniejszym odcinku było co nieco na temat właśnie jak suszyć bazylię. Chciałabym Wam trochę opowiedzieć więcej na temat suszonej bazylii. Jeśli porównamy tą suszoną bazylię do bazylii świeżej, da się zauważyć różnicę w smaku i w aromacie. Ta suszona w domowych warunkach, tak jak wcześniej wspomniałam w poprzednim odcinku, jak się suszy i nadmieniłam, żeby właśnie suszyć w temperaturze pokojowej najlepiej. Oczywiście jest też dobrze suszyć na słońcu, jeśli jest taka możliwość, ale najbardziej wskazana jest bazylia suszona w temperaturze pokojowej i ona właśnie ma trochę inne walory smakowe. Doskonale też nadaje się, żeby zrobić z niej herbatę, po prostu herbatę na zimę. Jest doskonała właśnie dla naszego organizmu w formie herbaty. W następnym odcinku mogę co nieco opowiedzieć Wam o walorach smakowych bazylii. Jest to roślina, uważam, mało doceniana i wykorzystywana raczej w potrawach jako dodatek, a warto też ją właśnie pić jako herbatę i do tego właśnie Was będę zachęcać. Jeśli chodzi o jej przechowywanie, to ja przechowuję to w takim właśnie słoiczku. Taką ususzoną można przechowywać też w papierowym pudełeczku lub nawet takiej szaszetce. Jeśli jest dobrze wysuszona, to można ją doskonale przechowywać właśnie w szczelnie zamkniętym pojemniku i właśnie najlepiej jej nie kruszyć, nie niszczyć. I jeśli będzie taka potrzeba i chcecie ją wykorzystać na przykład w potrawach, to wtedy można sobie taki listek wziąć, pokruszyć w dłoniach i posypać na daną potrawę. I wtedy macie na bieżąco rozkruszoną bazylię. Właściwie można rozkruszyć tą bazylię w miarę potrzeby na bieżąco, po to, aby nam się nie utleniała i aby wszystkie olejki eteryczne, które zostały w niej zachowane, po prostu się nie utleniły. A jeśli chodzi o właśnie robienie herbaty, to nie ma takiej potrzeby, żeby to rozkruszać. Wystarczy użyć 2-3 listki i dodać można do zimowej herbaty. Jest naprawdę wspaniała, bardzo smaczna. I jeśli byście chcieli zrobić taką herbatę właśnie ze świeżej bazylii, to jej intensywny smak, nie wiem, czy każdemu by smakował. A właśnie z takiej bazylii już wysuszonej, naprawdę herbata jest wyśmienita. W ciągu całego roku można kupić takie bazylie też w doniczkach, które są bez oprysków i są hodowane ekologicznie, więc warto sobie sprawdzić. I można sobie właśnie takie bazylie, taką bazylię też zasuszyć. Zasuszyłam z łodygą, więc jak będę, to warto to obciąć, bo to nie jest aż takie dobre, to jest trochę może ostre, więc warto spożywać tylko sam liść, więc ja obetnę tą łodyżkę i można to pokruszyć, ale ja po prostu będę przechowywać liście w takiej formie, jak tutaj widać. Jak będę już korzystać z tej bazylii, to wtedy zdecyduję, co ja zrobię z tą bazylią. Polecam Wam przechowywać taką niepokruszoną w całości w liściach. Teraz sprawdzę, jaki jest jej aromat. Czy naprawdę tak dużo tego aromatu uciekło? Jest nadal bardzo aromatyczna. Spróbuję kawałek. Powiem szczerze, że jest dosyć aromatyczna. Większość z nas to bazylię może kupić z powodzeniem
po prostu w sklepie. Takiej bazylii kupnej nie brakuje. Z plantacji, może jakichś wielkich plantacji, może opryskiwanych i tak dalej. Więc zachęcam Was do jak najbardziej takiej naturalnej formy bez oprysków. Jeśli macie po prostu możliwość, nawet można sobie samemu, no wiem, że teraz już jest jesień, może akurat nie na czasie ten temat, ale są może nasiona, które można posadzić poza sezonem, czyli teraz jak już jest okres jesienny, po prostu w domu. Także to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wyczerpiemy temat bazylii do końca. Poszukajcie w galerii, a znajdziecie też filmiki szoty. Tam są krótkie, jednominutowe filmiki. Także zapraszam Was serdecznie i do usłyszenia.